Jeżeli poszukujesz kierunkowego źródła ciepła do niewielkiego pomieszczenia, to termowentylator będzie idealnym wyborem. W tym materiale dowiesz się, jak wybrać odpowiedni termowentylator. Sprawdzisz, czy farelki są bezpieczne w użytkowaniu. Dodatkowo poznasz ich najważniejsze cechy. Na koniec dowiesz się co nieco na temat kosztów użytkowania. A jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat grzejników olejowych, to zapraszamy do naszego materiału na ich temat. No właśnie, czemu na termowentylatory mówi się potocznie farelka? To naleciałość z czasów PRL-u, kiedy podobne urządzenia grzewcze produkowała kętrzyńska firma Farel. Młodszym odbiorcom przypominamy, że w tamtych czasach nie było większego wyboru na sklepowych półkach. Tamten termowentylator był jednym z niewielu dostępnych wówczas elektrycznych grzejników. Słowo farelka weszło na dobre do języka potocznego. Teraz, zwłaszcza małe termowentylatory, nadal określa się mianem farelki, niezależnie od ich producenta. W termowentylatorach wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje źródeł ciepła. Spiralną grzałkę lub płytki ceramiczne, które nagrzewają się od razu po podłączeniu urządzenia do prądu. Wentylator napędza na nie zimne powietrze, a potem ogrzane odprowadza na zewnątrz. Taka konstrukcja urządzenia pozwala na błyskawiczne uzyskanie ciepła. Po wyłączeniu urządzenia ciepło natychmiast przestaje być dostarczane, jako że termowentylator go nie akumuluje. Pierwszym krokiem na drodze do zakupu powinna być decyzja, jakiego typu urządzenie potrzebujesz. Wyróżniamy termowentylatory mobilne albo takie do powieszenia na ścianę w konkretnym miejscu. Nie mniejsze znaczenie ma rodzaj grzałki, co wpływa na uzyskanie odpowiedniego efektu cieplnego. Termowentylatory można podzielić m.in. ze względu na element grzewczy. Spiralna grzałka stosowana w większości tańszych urządzeń ulega silnemu rozgrzaniu i spala osiadły na niej kurz, co wywołuje charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Płytka ceramiczna, a dokładnie grzałka PTC, wykonana jest z polikrystalicznego materiału ceramicznego z tytanianem baru. Charakteryzuje się tym, że wraz ze wzrostem temperatury moc spada do punktu, który jest wskazany dla danego elementu grzejnego. Kiedy urządzenie, w którym zastosowano grzałkę PTC, osiąga pożądaną temperaturę, przechodzi ono na ustalony tryb pracy. Ma właściwości samoregulacji mocy, która zależna jest od temperatury urządzenia, a ta z kolei zależna jest od tego, czy odbierane jest ciepło z powierzchni danego elementu. Zapewnia bardzo wydajne źródło ciepła, a podczas pracy optymalnie wykorzystuje moc, dzięki czemu pozwala na minimalizowanie kosztów. Dzięki samoregulacyjnym właściwościom grzałek PTC w niektórych sytuacjach nie ma potrzeby stosowania dodatkowego termostatu regulującego temperaturę urządzenia. Sposób montażu, wielkość i kształt. Stojący i przenośny. W tej grupie znajdują się małe, kompaktowe farelki oraz termowentylatory kolumnowe. Wiszący i ścienny. Dzięki możliwości zawieszenia na ścianie zajmują znacznie mniej miejsca, jednak przez to nie są mobilne. Jeżeli chodzi o przeznaczenie, to można wyróżnić termowentylatory do łazienek, które nie tylko sprawią, że wyjście z wanny czy spod prysznica nie jest takie straszne, ale dzięki specjalnym uchwytom pozwolą Ci wysuszyć ręcznik. Decydując się na zakup urządzenia, zwróć uwagę na następujące cechy i funkcje. Moc. Im większa moc urządzenia, tym szybciej grzałka się nagrzeje. Duża moc nie przesądza jednak o wydajności ogrzewania. Ważny jest też sprawny wentylator i pozostałe parametry. Regulacja temperatury. Wbudowany termostat utrzymuje temperaturę otoczenia na wybranym poziomie. Gdy urządzenie nagrzeje pomieszczenie do odpowiedniej temperatury, przechodzi w stan czuwania. Regulacja mocy. Pozwoli Ci zoptymalizować koszty użytkowania. Większość urządzeń pozwala ustawić moc w dwóch lub trzech dostępnych poziomach. Regulacja nawiewu. Niektóre urządzenia mają możliwość wyboru siły nawiewu. W wybranych modelach można nawet ustawić nawiew bez funkcji grzania. Wentylator wprawia wtedy w ruch powietrze w temperaturze pokojowej.
dając delikatne uczucie chłodu. To rozwiązanie przydaje się w okresie letnim. Funkcja oscylacji. Urządzenie wprawiane jest w ruch wahadłowy. Funkcja równomiernie rozprowadza ciepło w kilku kierunkach, skracając czas nagrzewania pomieszczenia. Filtr przeciwpyłowy. Filtruje zanieczyszczenia z powietrza, np. włosy, sierść i kurz. Dzięki temu nie zostają one wciągnięte do wnętrza urządzenia. Nie ulegają także spalaniu na grzałce. Przydatne mogą okazać się również takie funkcje jak funkcja nawilżania. Urządzenie wytwarza delikatną mgiełkę, zwiększając wilgotność powietrza. Odpowiednio nawilżone powietrze zapobiega wysuszaniu błon śluzowych i zmniejsza objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Funkcja eko. Urządzenie automatycznie dobiera moc grzania do ustawionej temperatury. Ten tryb zapewnia komfortowe warunki cieplne przy możliwie najniższym zużyciu energii. Pilot zdalnego sterowania. Pozwoli kontrolować urządzenie prosto z kanapy. Programator czasowy. Pozwala ustawić czas, po jakim urządzenie automatycznie się włączy lub wyłączy. Dzięki temu możesz cieszyć się ciepłem rano, zaraz po przebudzeniu czy po przyjściu z pracy. Funkcja opóźnionego startu. Termowentylator rozpocznie pracę po upływie ustawionego przez Ciebie czasu. To często zadawane pytanie, na które szczerze można odpowiedzieć tak, ale. Wysuszanie powietrza nie jest domeną jedynie termowentylatorów. Każde urządzenie grzewcze w mniejszym lub większym stopniu będzie obniżać naturalną wilgotność powietrza. Jeśli na dodatek proces grzewczy wymusza cyrkulację powietrza, obniżenie wilgotności będzie nieco większe. Wysuszanie powietrza może mieć swoje plusy. Zbyt wysoka wilgotność powietrza może sprzyjać pojawieniu się grzybu i pleśni na ścianach pomieszczeń. Nadmierne wysuszanie powietrza może okazać się przydatne, szczególnie w łazience. Termowentylator może Ci pomóc z nadmiarem wilgoci w powietrzu po skończonej kąpieli. Dzięki temu urządzeniu przyłożysz się do zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia grzybu i pleśni. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu, które znajduje się bezpośrednio nad zimną piwnicą lub w budynku ze słabą izolacją, to ryzyko pojawienia się wilgoci jest jeszcze większe. W takim przypadku termowentylator pomoże Ci zmniejszyć jej poziom. W naszej ofercie znajdziesz termowentylatory z rodziny Blower. Są to model FH02W i jego większy brat FH03W. W tym modelu zastosowano właśnie ceramiczny element grzewczy, ale to tylko jedna z cech tego urządzenia. Termowentylator został wyposażony w inteligentną funkcję eko, która automatycznie reguluje poziom mocy przy jednoczesnej redukcji zużycia energii. Energooszczędność to bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia korzystające z energii elektrycznej. Your Blower cechuje się energooszczędnością na poziomie od 20 do 40%, co pozwoli Ci na mniejsze zużycie prądu. 24-godzinny programator czasowy da Ci wygodę ustawienia czasu pracy i wyłączenia się urządzenia, a dzięki funkcji opóźnionego startu ustawisz również moment rozpoczęcia pracy urządzenia. Możesz dostosować pracę termowentylatora do swoich potrzeb dzięki dwupoziomowemu ustawieniu mocy. Trzy tryby nawiewu pozwolą Ci wybrać pomiędzy chłodnym, ciepłym lub gorącym powietrzem. Wbudowany termostat da Ci możliwość sterowania temperaturą w zakresie od 16 do 32 stopni Celsjusza. Termostat z funkcją eko działa w zakresie od 16 do 26 stopni. Funkcja oscylacji może skrócić czas potrzebny do podniesienia temperatury dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła. Urządzenie dba również o Twoje bezpieczeństwo, posiadając stopień ochrony IP20B. Siatka ochronna uchroni Cię przed dotknięciem rozgrzanych elementów. Zabezpieczenie przed zamarzaniem to bardzo przydatna funkcja. Urządzenie może włączyć się automatycznie, gdy tylko temperatura spadnie poniżej 7 stopni. Termowentylator zadba więc, aby nie było zbyt zimno, ale równie skutecznie ochroni siebie przed przegrzaniem. A to wszystko dzięki zabezpieczeniu, które nie pozwoli na uszkodzenie urządzenia na skutek zbyt wysokiej temperatury. Urządzeniem możesz sterować za pomocą dotykowego panelu sterowania lub za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania. Na dużym wyświetlaczu znajdziesz wszystkie informacje mówiące o aktualnych parametrach urządzenia i trybach pracy.
Obudowa urządzenia została wykonana w taki sposób, aby nie ulegała nagrzewaniu się, co ma zadbać o Twoje bezpieczeństwo. Z tyłu znajdziesz uchwyt, który umożliwi Ci wygodne przenoszenie termowentylatora. Będąc już przy kwestii bezpieczeństwa, warto wspomnieć o zabezpieczeniu przed działaniem urządzenia po przewróceniu się. Wewnątrz urządzenia zastosowano filtr przeciwpyłowy, który zatrzymuje nieczystości z zasysanego powietrza, redukuje nieprzyjemne zapachy, a dodatkowo jest on zmywalny i łatwy do ponownego zamontowania. Nowoczesny design to z pewnością coś, na co warto zwrócić uwagę. Urządzenie będzie nie tylko spełniać swoją funkcję, ale również będzie stanowić ciekawy element wystroju Twojego pomieszczenia. Moc urządzenia to 2000 W dla modelu FH02 oraz 2200 W dla modelu FH03. Jak już wspomnieliśmy na początku tego materiału, urządzenie Your Blower to nie jeden, a dwa modele. W zależności od swoich potrzeb możesz wybrać model FH02 lub jego większy odpowiednik FH03. Powiedzmy sobie teraz o tym, co znajdziesz na dotykowym panelu sterowania. Mamy tutaj 6 przycisków, a są to: przycisk programatora czasowego pozwoli Ci na zaprogramowanie czasowego wyłączenia lub opóźnienia startu. Przycisk on-off służy oczywiście do włączania i wyłączania urządzenia. Przycisk plus oraz przycisk minus służą kolejno do zwiększania i zmniejszania wartości temperatury i czasu. Przycisk funkcji oscylacji włącza lub wyłącza nadmuch obrotowy. Te same przyciski znajdziesz na pilocie zdalnego sterowania. Wyświetlacz liczbowy wskazuje aktualną temperaturę oraz czas pracy urządzenia lub informacje o funkcji opóźnionego startu. Ikona programatora czasowego oraz funkcji opóźnionego startu sygnalizuje uruchomioną funkcję automatycznego wyłączania lub włączania. Ikona trybu nawiewu chłodnego wskazuje na uruchomioną funkcję zimnego nawiewu. Ikona funkcji zapobiegania przemarzaniu informuje o aktywnej funkcji chroniącej przed przemarzaniem. Ikona termostatu informuje o aktywnej funkcji termostatu. Ikona funkcji eco wskazuje na aktywną funkcję eco. Ikona trybu nawiewu informuje o mocy grzania.